Adam Brzezowski po naprawdę imponującym zwycięstwie i świetny comeback. To musi cieszyć właśnie, że powrót na ścieżkę zwycięstw. No to jak mówiłem ostatnio, miało być mocno, nie? Może trochę w tej stójce trochę poleciało, no. Zgubiłem się w pewnym momencie, nie chcę się tłumaczyć, ale generalnie plan z pierwszej rundy się sprawdzał, więc no w tej trzeciej musiałem też to przeprowadzić, no. Takie świadome zwycięstwo. Ja myślę, właśnie był jeden z ludzi, który się przyczynił ku temu. Wiadomo, Artur Gwóźdź. No i przede wszystkim moi trenerzy, to dzięki nim, nie? Ja myślę, że tą stójką, o której mówisz, w jakiś sposób zbudziłeś szacunek u twojego rywala, bo on uśmiechnął się i przebił ci piątkę, bał drugie. Parę ciosów weszło, ale jednak myślę, że to on tam wiódł prym, prawda? To było widać, ja to też czułem. No i mocny, nie? Po każdym wstaniu do góry bił dalej tak samo mocno, nie? Co jest zaskakujące. Gdzieś tam później w tej drugiej rundzie trochę się odnalazłem, parę rzeczy sprzedałem. No ale mówię, no warto było ten plan zrealizować, nie? Powiedz, jak prawe oko, bo lekarz między drugą a trzecią rundą sprawdzał właśnie, widziałeś? Nie, tak, tylko po prostu... I to jest najlepsze, że dostałem przy siatce, nie wiem, kostką, rękawicą, bo to nie jest od otwartej walki, tylko gdzieś wychyliłem się i dostałem, powiedziałem, jak od razu puchnie. No i nic, no taki faktycznie powrót udany, jak najbardziej, nie? Tak jak mówiłem, mówię, prędzej wyzionąłbym tam ducha, niż bym się poddał. Nie przeżyłbym... Nazwę to trzeciej porażki z rzędu. Z Maćkiem nie wygrałem, ani nie przegrałem, a jak ktoś nie wygrywa, no to co robi? Nie można zapomnieć o kibicach, którzy byli taką dodatkową postacią w swoim narożniku, bo naprawdę mocno to by skandowali i pewnie to czułeś. Oczywiście, moje wariaty tutaj. To jest taka ekipa, która naprawdę wspiera mnie od zawsze. Nie? Dziękuję. No i tyle. Jest ostra. Dziękuję i gratuluję. Dzięki.